chwilą skończyliśmy bardzo długie negocjacje trójstronne dotyczące przyszłej wspólnej polityki rolnej. Negocjacje między Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją. Negocjacje te były bardzo trudne. Udało się w kilku kwestiach poprawić te propozycje, z którymi przyszła Komisja na początku do Parlamentu Europejskiego, głównie dzięki Parlamentowi, do Parlamentu Europejskiego. Wprowadził szereg rozwiązań korzystniejszych także dla polskich rolników. Między innymi udało się uzyskać ograniczenie złych skutków tak zwanego zazielenienia wspólnej polityki rolnej. Udało się zmniejszyć obciążenia biurokratyczne z tym związane dla niewielkich gospodarstw. Od 15 hektarów ma być to zazielenienie obowiązkowe, czyli większość polskich gospodarstw, 85% rolników polskich, nie będzie objęte tą uciążliwością. To jest bardzo ważna rzecz. Komisja Europejska chciała to wprowadzać od 5 hektarów. Udało się stworzyć korzystny system uproszczonych płatności dla małych gospodarstw rolnych. Rolnicy do 5 hektarów będą mogli składać takie uproszczone wnioski, nie będą poddawani kontroli, różnym kłopotom biurokratycznym. To są rzeczy pozytywne, no jest jeszcze kilka innych, o których już tutaj w szczegółach nie będę mówił, ale no jedno jest niestety pozostaje niezmienione i o tym dzisiaj mówiłem na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Wspólna polityka rolna jest jednak polityką hipokryzji i dyskryminacji. Hipokryzji dlatego, że eksponowane są sprawy ochrony środowiska, ale tak naprawdę chodzi w niej o to, żeby ograniczyć produkcję rolną w Europie. Jest bardzo silny nacisk lobby handlowego, które chce, żeby europejscy rolnicy produkowali mniej. To wtedy trzeba będzie brakującą żywność sprowadzić spoza Europy, a na takim imporcie bardzo dobrze się zarabia. Tylko że to nie rolnicy zarabiają, tylko ci, którzy handlują żywnością. I jest to polityka dyskryminacji. Niestety w dalszym ciągu mamy równych i równiejszych w Europie. Ta stara Unia, czyli dawne państwa członkowskie, mają dużo wyższe dopłaty. Nowa Europa, w tym Polska, ma znacznie mniej. I to jest polityka niesprawiedliwa, bo bogatszym pomaga się więcej, a biedniejszym mniej. Musimy to nieustannie krytykować. Ja to robię na każdym posiedzeniu, na każdym spotkaniu. Także dzisiaj to uczyniłem, bo jeśli nie będziemy protestować, to także po 2020 roku, w kolejnych 7 latach, też będziemy mieli przedłużenie tej dyskryminacji, a na to w żadnym razie do tego nie wolno dopuścić. Walczymy jeszcze o jedną sprawę, o pomoc dla plantatorów tytoniu. Sprawa jest niesłychanie ważna dla polskich rolników. Nam się udało uzyskać taką możliwość dodatkowego wsparcia dla wielu ważnych produkcji w Polsce. Owoce, warzywa, skrobia ziemniaczana. To są te produkty, które mogą być w dalszym ciągu wspierane. Chmiel także. Natomiast do tej pory jest walka o to, żeby tytoń mógł być w jakiejś formie wspierany. Plantatorzy tytoniu, a jest ich w Polsce bardzo wielu, nie będą w stanie funkcjonować bez pomocy. Ta sprawa w parlamencie została przegłosowana pozytywnie, ale Rada bardzo się uparła. Polski rząd nie był w stanie obronić polskich plantatorów tytoniu, ale próbujemy jeszcze tutaj rzutem na taśmę coś poprawić. Oby nie zapeszyć, może jeszcze uda się coś w tej sprawie zrobić.